posłem na Sejm Prawa i Sprawiedliwości, szefem komisji badającej przyczyny katastrofy w Smoleńsku. Za chwilę przed Państwem pan prezes okręgu Antoni Masiarewicz. Witamy. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, ja oddaję głos. Tak? Mam nadzieję, panie ministrze, że nie będzie pan długo słonił. Proszę Państwa, oczywiście tematem dzisiejszego spotkania jest to wszystko, co nurtuje nasze społeczeństwo, więc przyczyny katastrofy, pan minister zajmuje się tym na co dzień. Przewidujemy najpierw krótkie wystąpienie, a później w miarę możliwości, jeśli będziemy mieli czas, to również odpowiemy na kilka, pan minister, przepraszam, pan minister, na kilka pytań. Dziękuję bardzo, oddaję głos. Dziękuję najmocniej za miłe przedstawienie i wprowadzenie. Ja nie zamierzałem koncentrować dzisiaj naszej rozmowy na sprawie dramatu smoleńskiego, ale oczywiście, jeżeli Państwo uważacie, że ta kwestia jest najważniejsza, jeżeli Państwo będziecie uważać, że w swoich pytaniach ta kwestia jest najważniejsza, to jestem do Państwa dyspozycji. Myślę, że problematyka, z którą się dzisiaj spotykamy, wobec której jesteśmy jako naród, jako społeczeństwo postawieni, wymaga szerszego mówienia. Chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że dramat smoleński niejako jak w źrenicy oka skupia w sobie bardzo wiele kwestii, które nas bulwersują, które są dla nas wstrząsem, do których wracamy, które rozstrzygnięcie uważamy za niezbędne dla uporządkowania spraw w naszym kraju. No ale trudno przejść do porządku dziennego nad sprawami życia codziennego. Trudno przejść do porządku dziennego nad dramatycznie wzrastającym bezrobociem. Trudno przejść do porządku dziennego nad rozstrzygnięciami, które są przed nami. A premier Donald Tusk zapowiedział na poprzednim posiedzeniu Sejmu, że będzie chciał, by Sejm zatwierdził jego stanowisko w sprawie tak zwanego paktu fiskalnego, który oceniamy jako otwarcie drogi dla coraz głębszego uzależniania także zdrowych części struktur finansowych kraju, które są zdrowe, od układu Unii Europejskiej, w konsekwencji pociągającego za sobą zobowiązania Polski na rzecz innych krajów. Wydaje się, iż my, będąc jednym z niestety biedniejszych krajów Unii, my, którym doprowadzono do tego, że Polki muszą pracować do 67 roku życia, będziemy finansowali zadłużenie krajów nieporównanie bogatszych od Polski. Pakt fiskalny jest drogą do takich rozwiązań, ale pakt fiskalny jest także drogą do rozwiązań, które integrują w sposób nieodwracalny Polskę i uzależniają polski system finansowo-budżetowy od centralnych organów Unii Europejskiej. Od mniej więcej 3 miesięcy w sposób publiczny i otwarty w Unii Europejskiej mówi się o stworzeniu struktur federacyjnych, o przejściu Unii Europejskiej od porozumienia wolnych, niepodległych, suwerennych państw do struktury federacyjnej, która niepodległość państwową i suwerenność ogranicza w sposób nieporównanie dalej idący niż to wszystko, z czym mieliśmy dotychczas do czynienia. Obawiamy się, że to nas
kieruje w tę stronę, o której mówił rok temu pan minister Sikorski w Berlinie, gdy deklarował, iż Polska jest gotowa zrezygnować z niepodległości, gdy deklarował, że Polska jest gotowa satysfakcjonować się takim statusem, jakim mają poszczególne stany Stanów Zjednoczonych w ramach państwa północnoamerykańskiego. Więc wydaje mi się, że te problemy, począwszy od tych, które nas dotykają bezpośrednio, czyli na przykład bezrobocia, czyli rosnących cen, czyli inflacji, tego wszystkiego, co rzutuje na sytuację bieżącą każdego z nas i naszych rodzin, a wreszcie skończywszy na tej wielkiej polityce, tej polityce, która w coraz większy sposób uzależnia Polskę, no także od dominacji niemieckiej, także od nowych struktur budowanych równolegle do struktur Unii Europejskiej, bo zobaczmy, często mnie zajęły sprawy, pakt fiskalny nie jest częścią ustawodawstwa i decyzji Unii Europejskiej. To będzie struktura równoległa do Unii Europejskiej i w związku z tym niepodporządkowana regułom, które w Unii Europejskiej gwarantują równość każdego państwa. Tam już nie będą te zasady obowiązywały. A więc tylnymi drzwiami wprowadza się w sytuacji, gdy świadomość społeczna jest zdominowana przez cały czas myśleniem o Unii Europejskiej, wprowadza się zupełnie inną strukturę i zupełnie inne zależności. O tym też wydaje się, by porozmawiać było warto. Czy to ma związek? Jak to ma związek? I czy warto patrzeć na to także z perspektywy dramatu smoleńskiego? No wydaje się, że tak. Wydaje się, że tak. A chociażby dlatego, że na skutek dramatu smoleńskiego nastąpiła tak wielka zmiana elity władzy w Polsce, iż odeszli ludzie, którzy takiemu uzależnieniu Polski od Unii Europejskiej się sprzeciwiali. Że w sposób fizyczny osłabła ta część elity narodowej polskiej, która jasno stawiała z jednej strony przynależność Polski do Unii Europejskiej, ale z drugiej strony walkę w ramach tej Unii Europejskiej o jak największy zakres suwerenności i swobody podejmowania decyzji przez narodowe państwo, przez państwo polskie. I zasadne jest moim zdaniem to pytanie, czy mogłoby dojść? Czy gdyby nie dramat smoleński, czy gdyby żył Lech Kaczyński, mogłoby dojść do takiej sytuacji, że pan minister spraw zagranicznych deklaruje, iż Polska jest gotowa wyrzec się niepodległości? Czy gdyby żył pan prezydent Kaczyński, jest dopuszczalna sytuacja, mogłaby wydarzyć się taka sytuacja, że zostaje przyjęta ustawa, że kobiety polskie mają pracować do 67 roku życia? Czy gdyby żył pan prezydent Kaczyński, można by było wyrzucić historię ze szkół w Polsce i polscy uczeni musieliby głodować, żeby walczyć o powrót historii do polskich szkół? No to są wszystko sytuacje, które wynikły w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, które minęły od tragedii smoleńskiej, gdy dramatycznie w Polsce przyspieszyły bieg te negatywne dla narodu, negatywne dla społeczeństwa, negatywne dla państwa polskiego procesy destrukcyjne, z jakimi mamy dzisiaj do czynienia. Można się zastanawiać, czy jest związek między tragedią smoleńską i tym upadkiem zarówno materialnym, społecznym, jak i politycznym państwa polskiego, z którym mamy w przyspieszony sposób do czynienia. Ja boję się, że ten związek istnieje i że tutaj trzeba na to patrzeć w takiej perspektywie. Cóż to jest za silne państwo, któremu tak powiem, po śmierci całej elity nie oddaje się dowodów
tej tragedii i to państwo wydaje się rozumiane jako oczywiście aparat władzy, rozumiane jako premier i jego najbliżsi współpracownicy, rozumiane jako ministrowie i nie oddaje się ich wpisie z tego państwa, zabierając wszystkie dowody, koncentrując w swoim ręku wszystkie możliwości działania. Ale oczywiście są też problemy innego typu, o których trzeba sobie też jasno, otwarcie i publicznie powiedzieć. Po raz drugi przeszedł ulicami Warszawy, ale nie tylko Warszawy, Marsz Niepodległości i po raz drugi znaleźliśmy się w sytuacji, w której dziesiątki tysięcy, jeżeli nie więcej, młodych polskich ludzi, młodzieży polskiej znalazła się w sytuacji, że ma głębokie poczucie, iż własna jej władza występuje przeciwko demonstrowaniu poczucia patriotyzmu polskiego. Kiedy młodzi ludzie widzą, jak policja, czy wśród wokół policji gromadzą się grupy prowokatorów, którzy świadomie organizują coś, co potem jest pokazywane jako zamieszki wymierzone przeciwko tej młodzieży. To są zachowania, które musimy jednoznacznie potępić. W zeszłym roku było to oczywiste i bezdyskusyjne. Pan premier Donald Tusk jasno powiedział, że wiedział o tym, iż do Warszawy zmierzają wyszkolone w walkach ulicznych oddziały anarchistów niemieckich, które następnie na ulicach Warszawy biły polską młodzież i łącznie z atakiem na mundur polski ludzi, którzy w rekonstrukcjach historycznych przedstawiali oddziały, historyczne oddziały wojsk polskich. Dzisiaj, znaczy wczoraj dokładnie, mieliśmy do czynienia, może nie tak drastycznie, ale z powtórką tej samej struktury sytuacji. Młodzież się skarżyła, że przeciwko niej zorganizowano prowokacje, atakując spokojnie maszerujących demonstrantów, którzy czcili niepodległość państwa polskiego. To już nie są grupy dwóch, trzech, czterech, pięciu, dziesięciu tysięcy ludzi. Mieliśmy do czynienia z gigantyczną, kilkudziesięciotysięczną demonstracją, przypominającą nam wszystkim o wielkości państwa polskiego, wielkości wysiłku, polskiego wysiłku narodowego. A naprzeciwko tego stają posłowie z lewackich formacji, bo tylko tak można by je chyba nazwać, którzy publicznie w Sejmie mówią, nie chcemy państwa narodowego, nie chcemy, żeby Polska była państwem narodowym. Im szybciej pozbędziemy się samodzielności narodowej, tym lepiej.